Na pewno teraz już końcówka tych przygotowań, więc więcej tego odpoczynku, więcej luzu dajemy zawodnikom, chociaż cały czas realizujemy ten plan motoryczny, który mamy do zrealizowania, bo jak wiemy, liga będzie długa. Ale mnie zmartwiła w sumie ta skuteczność, bo sądziłem, że mimo wszystko doceniam swobodę, z jaką dochodziliśmy do tych sytuacji, tego w jaki sposób operowaliśmy piłką, jak zmienialiśmy ciężar, czy wpadaliśmy w to pole karne. Natomiast no, solą wszystkiego są już ta finalna część, czyli to, co wpadnie do sieci. Uważam, że na pewno na tych bramek powinno być dzisiaj więcej, ale tutaj no, zawodnicy, którzy wyszli w pierwszym składzie, znaczy w pierwszej połowie, w drugiej połowie, no, po prostu muszą podjąć ze sobą rywalizację. A ta rywalizacja właśnie teraz będzie polegała na tym, że każdy z nich musi dołożyć coś od siebie. A to coś od siebie to jest to, co asysty, to są bramki, to jest stwarzanie i kreowanie sytuacji kolegom, bądź samemu wykańczanie. I tutaj na to naprawdę bardzo, przy analizie, bardzo zwrócę na to uwagę. Będę to szczegółowo sobie rozbierał na czynniki pierwsze, kto w tym momencie jest bliżej jakby tego, żeby wyjść chociażby z hełmianką. Niech to będzie zdrowa rywalizacja, właśnie taka, dajesz dużo liczb w sparingach, w pucharze, no to grasz. Oczywiście pozostali nie znaczy, że są gorsi, natomiast muszą ciężej jeszcze pracować i udowodnić to, że im się wtedy należy podstawowy skład. Chyba najstarszy na boisku Jarek Piątkowski udowodnił swoją przydatność tutaj. Tak, Jarek chyba sobie wziął do serca najbardziej te słowa moje, żeby dać tej jakości. Wiemy doskonale, jaką on dysponuje jakością, ale cieszę się też, że jest w pełni zdrowia, pracuje z nami ciężko i to też widać na boisku później, że to się przekłada u niego na te sytuacje, chociaż ja będę jeszcze z nim rozmawiał, bo ja uważam, że mógł mieć zdecydowanie lepsze liczby, jeśli chodzi o te strzelone bramki i asysty. Kwestia bardziej ustawienia się właśnie w linii ataku już na boisku przy tych sytuacjach, które mamy. Jesteście na finiszu przygotowania, jak trener ocenił, przygotowania do rundy jesiennej, rozgrywek, to już ligowych. Znaczy, oceniam je, jeśli chodzi o sam aspekt przygotowań, tego jak zrealizowaliśmy plan, to tak, to jestem bardzo zadowolony. Na pewno tutaj cele zostały troszeczkę zmodyfikowane, no, pokrzyżowane. No, prosta rzecz, no, odpadliśmy z Pucharu Polski. Liczyliśmy na to, że uda nam się zagrać w finale, uda nam się zdobyć i nie ukrywam, na pewno naszym marzeniem było to, żeby wygrać Puchar Polski, żeby ten puchar na szczeblu centralnym wrócił do Sandomierza, tak jak to było chociażby za trenera Pietrasiaka. Nie udało się, więc to na pewno gdzieś dla nas jest jakiś tam cios, można powiedzieć. Natomiast pozostałe rzeczy zostały w 100% praktycznie zrealizowane. Teraz jeszcze oczywiście dochodzą personalia i z tymi personaliami, no, pod kątem pucharu, wiadomo, chcieliśmy też tak na szybko paru chłopaków, jak to się mówi, podpisać, żebyśmy mieli kim grać. Pewnie jakby nie ten puchar w ogóle, no to byśmy się wstrzymali, czekalibyśmy, bo nawet teraz, czy dzisiaj już, czy nawet w ostatnim sparingu, ci chłopcy, co doszli, no, prezentują, uważam, odpowiednią jakość na naszym tle. Są, że tak powiem, zawodnikami, którzy nie odstają, a nie są też to zawodnicy, którzy są poza naszym zasięgiem, jeśli chodzi o ten aspekt finansowy, więc wydaje mi się, że coś z tego może być. Natomiast pewnie, jak się jeszcze ta druga liga skończy, no, tych zawodników pewnie na rynku pojawi się jeszcze więcej, no ale mówię, mieliśmy puchary, musieliśmy to jakoś wszystko zrównoważyć, i teraz jeszcze jest miejsce na to, na te dwa miejsca, i mam nadzieję, że ci, co dzisiaj właśnie potraktujmy ich jako testowani, chociaż to nie byli zawodnicy testowani, bo ja ich znam i wiem, na co ich stać. Kwestia tylko, czy wszystkie tamte warunki, jeśli chodzi o warunki finansowe, klubowe, indywidualne, będą spełnione, to dołączą do naszego zespołu. Jeszcze skład z tego, co trener mówi, nie jest zamknięty. No z tą drugą ligą to będzie bardzo mało czasu, żeby kogoś No jeszcze właśnie, sprawdzić. no dlatego, a myśmy mieli ten puchar, stąd gdzieś tam na prędce podpisywanie zawodników, dogadywanie, wiadomo, jakie
mieliśmy wcześniej problemy, to też dużym tutaj dużą pracę wykonał zarząd, żeby tych wszystkich zawodników jakby, którzy chcieli już zostać, żeby się z nimi dogadać co do zaległości, co do przyszłości tak naprawdę. Udało się to wszystko zostawić. Jest skompletowany zespół, przede wszystkim też złożony w większości z tych, co byli. To też mi na tym zależało, bo ci chłopcy, wiem na co ich już stać, są jakby w moim reżimie treningowym, wiem, że już pewien cykl przeszli, jeden, drugi, więc na pewno im jest łatwiej po prostu na to grać i prezentować ten styl, który i wiedzą po prostu czego ja od nich wymagam, także ja się z tego cieszę, ale ci co doszli teraz właśnie chociażby w tym tygodniu na te dwa sparingi, no to chłopcy też, którzy naprawdę zrobili na mnie wrażenie i jak wszystko dobrze pójdzie, to będę ich chciał, żeby tutaj zostali w naszym zespole, bo to będą wzmocnienia, uważam. Na tą chwilę ile z kim podpisaliście? Z nowymi zawodnikami? Ile macie nowych zawodników na tę chwilę? Zależy od którego momentu mówimy, o jakiej dacie mówimy, bo jest naprawdę, jest tak jakby tak wymieniać od jeszcze przed pucharem i ten starym składem, no na pewno 7 zawodników to już jest praktycznie, jeśli chodzi o tych nowych, natomiast zostało praktycznie 10, prawda, z tej starej ekipy, no to całą resztę praktycznie musimy po kolei, począwszy od drugiego bramkarza, stoperzy, środek pola, też tam powiedzmy do rywalizacji młodzieżowcy i linię ataku też wzmacniamy, no wiadomo, no Kamilem Bełczowskim też, żeby ta siła ognia była i ta szybkość była jak największa. Także tutaj przede wszystkim szukałem też, nie ukrywam, takich celów motorycznych, żeby ci co dojdą, no to spełniali te wymogi. Ja piłkarsko, ja ich znam, tych chłopców, bo ja ich widziałem często w meczach, też analizuję pod kątem piłkarskim, wiem, że się przydadzą. Pandemia koronawirusa i to, że ta trzecia liga no, tak się skończyła, jak się skończyła, na pewno wywołała ogromny głód piłki wśród kibiców tutaj, szczególnie z tej trzeciej ligi. Widać to było dzisiaj na trybunach. No sam byłem pozytywnie zaskoczony liczbą i frekwencją, jaka się dzisiaj pojawiła tutaj na trybunach. Faktycznie inaczej sobie nawet to wyobrażałem, ale chyba tutaj mam nadzieję, że klub spełnił wszelkie wymogi i to przetarcie przed tymi ligowymi rozgrywkami, jeśli chodzi o frekwencję i zabezpieczenie, wypadło w jak najlepszym tego słowa znaczeniu. Także cieszę się. Oczywiście naszą grą chciałbym, żebyśmy właśnie prezentowali taki no, widowiskowy styl, żeby tych ludzi z każdym meczem po prostu przybywało, żeby ludzie chcieli chodzić po prostu na Wisłę, żeby to była Wisła, z której wszyscy mogą po prostu być dumni, żeby trzymali ludzie za nas po prostu kciuki, żeby się pasjonowali tym, co na boisku będziemy prezentować. Ja tak mówię, że na boisku trzeba realizować swoją pasję. No, skoro zawodnicy mówią, że kochają to, co robią, no to niech tą ich miłość pokazują na boisku i może to się przełoży na trybunę. Bardzo fajny pomysł z dzisiejszym meczem towarzyskim z rywalem, prawda? Tutaj kibicowsko, no z jednej strony może tak, być tak. Kibice, ale pomysł, skąd padł ten pomysł? Powiem szczerze, to trzeba by chyba z zarządem, wiem, że gdzieś tam jakieś kluby mają między sobą, nie wiem, zatarg, czy to jak to tak między kibicami, natomiast powiem szczerze, że ja tylko chcę odpowiadać tutaj za ten aspekt sportowy, ten taki kibicowski, czy to, że bardzo, ale inicjatywa sama w sobie mi się bardzo podobała. Szkoda, że nie było kibiców, oczywiście gości, bo to też by inaczej było, nie wiem, czy dało się, może się nie dało, nie śledziłem tego, bo mówię, no mam swoją działkę do zrobienia, więc tym się zajmuję. Jakiś cel sobie stawiacie na ten sezon? Bycie w pierwszej tej dziewiątce, dziesiątce, no w zależności od tego, ile będzie w pierwszej połowie tabeli, jakby jeśli by się udało, no to uważam, że to będzie bardzo fajna rzecz. Bo tych zespołów będzie więcej spadać, będzie trochę trudniej się. No zobaczymy, kto się, bo na ten moment wydaje mi się, że tam nawet Stal Rzeszów była w pewnym momencie zagrożona, ale na ten moment widzę Stalowa Wola, wydaje mi się, że się uratuje. Garbarnia w tej chwili, jeśli wygra mecz, może grać w barażach tak naprawdę, gdzie się co dopiero się broniła przed spadkiem. Stal Rzeszów też jak wygra, może grać w barażach, więc tak to ta tabela jest bardzo płaska. Wydaje mi się, że wszystkie te zespoły, które miałyby tutaj spaść, to się utrzymają i zostaniemy w tym 20-osobowym składzie. To i tak więcej grania będzie. To i tak będzie więcej, no, ale to już jest rozpisane. Tam już dostaliśmy wstępny ten...
terminarz rozgrywek, harmonogram i wiemy już z kim gramy, wiemy jak się do tego przygotować. Wiadomo, że no sierpień będzie takim angielskim miesiącem, gdzie będzie trochę tych śród też do grania, ale my jesteśmy przygotowani, gramy co 3 dni, właśnie teraz też po to jest ten plan, żeby co 3 dni pograć, dać innym, ale widać, że zespół wczoraj mieliśmy tak naprawdę dwugodzinne zajęcia i może troszeczkę tej świeżości jeszcze brakowało, bo to mogłoby jeszcze lepiej wyglądać tak naprawdę, ale cieszę się z tego, co jest. A te dwa razy po 40 minut, to żeście się umówili na to? Tak, tak, na prośbę trenerów tutaj i za zgodą zawodników, sędziów też, żeby było troszeczkę krócej, bo oni też mają i puchar, i zaraz mają ligę, wiadomo, że takie zespoły są troszeczkę w skromniejszych tych kadrach, my też nie mamy jeszcze takiej mocnej, rozbudowanej, wiadomo, też tam żonglujemy, żeby grali po 70 minut, nie wszyscy, ale już to też mi pasowało, bo mamy w niedzielę mecz, a poza tym no to realizujemy też te zajęcia treningowe, które też są, uważam, no, stoją na, jeśli chodzi o tą motorykę, na wysokim poziomie, więc tutaj też takie zarządzanie, żeby jeszcze nie całe mecze grać, no to jest dobre.